Wiosną 1944 roku 8. Brytyjska Armia wraz z II Korpusem Polski przekroczyła granicę Włoch. Całością dowodził Władysław Anders. Pierwszy atak był 11 maja, lecz szybko się wycofali. W nocy z 16 na 17 maja ruszyli dalej. Alianci szybko się wycofali. 18 maja około 10 do klasztoru weszły patrole 12 Pułku Ułanów Polskich. Symbolem bitwy są kwitnące podczas niej maki.